Oczywiście będę starym pokiem, wyjadaczem, sirem z pociętym ryjem, ale też o gołębim sercu, także jak będzie, nie wiem, może to, co mówię, jest nieprawdą i może za 2 miesiące zacznę pić, ćpać i znowu polecę z jakimś kolejnym gangiem albo z czymś, nie wiem, jest to mnie na tyle nieprzewidywalne, ale na dzień dzisiejszy jestem bardzo stabilny, przygotowuję się już do walki, która będzie w listopadzie, także dużo sportu wokół mnie. A czy możesz zdradzić, z kim będziesz walczył i gdzie? Ja będę walczył z tym, z kim będę walczył, z tym, gdzie jest tak głośno w internecie, ale jeszcze nie mogę, a czy powiem inaczej. Ja bardzo chciałbym walczyć z Parkę. A jak będzie, to zobaczymy w listopadzie, nie? A jeśli mielibyście walczyć, no to na jakich zasadach? Boksu, MMA, K1? Ja będę doszukiwał się tam, ja będę starał się, żeby szwalę przełożyć na walkę w MMA, bo wtedy bym go, mój plan jest taki, że parter i tam bym go tłukł. A w Trójce chłopak się umie bić, jest szybki, także tu mógłbym mi tam, wiesz, narobić, wiesz, gdzieś tam w Trójce bardziej bym się dopatrywał jakiejś przegranej sparkę, jeżeli naprawdę bym go nie trafił, gdzieś bym tak nie uciekał, bo na to jednak różnica wagi będzie duża między mną a nim, jakieś 30-40 kilo, także ja doszukuję się walki, jeżeli miałbym z nim walczyć, to widzę to w parterze. Rozumiem. A czy treningi, które robisz obecnie?